Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Epic i witam was w kolejnym odcinku z Far Cry Primal. Tylko tak wracamy z owym programem. Witam was również serdecznie w nowym roku, w 2017, gdyż teraz nagrywam, czyli również dzisiaj mam nadzieję, że wrzucę. Mamy 1 stycznia 2017. Witam was bardzo serdecznie i życzę, aby wam ten rok minął równie dobrze, nawet i lepiej niż poprzedni. I aby nasza armia się powiększała. Okej. Okay. Hopę! Tak się nie bebni! Se perkusję weź! Kup! To się wysmarkaj, smarku. Dobra, moi kochani widzowie, moi kochaniucy, najlepsi... Zobaczmy co. W dzisiejszym odcinku bym chciał sobie posunąć się troszkę z fabułą do przodu, a mianowicie zrobić którąś tą misję. Rzemieślnik Łoga, wojownik Karusz albo szaman Tensai. On jest bardzo popierdzielony, on nie ma ręki bodajże, a ten to jest taki też lekki wariat. A później tego wojownika mam najbliżej, luj. Nie grałem w ogóle w Primala od jakiś kilku dobrych miechów. Oj, nie to. Hasta, Guarpati. Okej, okay, dobra. No to weźmy o niego, rozmawiajmy. Karusz, tak. Karusz Mogwajda. Hai hasa guana. Hai hasa guana. Hasa kada kada. Nie, nie znam tego języka Winja, ale może się go nauczę. Oko za oko, ząb za ząb. Kodeks Hammurabiego. Pito, nie popisuj się, jedzą. Okej, okay, moi kochani, tu mamy myśliciele, tak? Zbadaj odległą jaskinię. To jest chyba Tio. Punkt orientacyjny, tutaj mamy placówkę. Tak, przenosimy się. Okej. Okay. Powiedzcie mi, nie życzenia, tylko postanowienia noworoczne. Ja teraz upowiem, że ja planuję w końcu, nie śmiejcie się, w końcu zapisać się na siłkę, bo trzeba się wziąć za siebie, trochę trzeba mięśni zrobić. I też chciałbym posunąć... Kurde. Cicho tam. Chciałem się posunąć jeszcze z moim kanałem. Obecnie jestem w trakcie rozmów o współpracę. Mój kanał, bo już chcę zacząć myśleć no, najpoważniej o moim kanale, gdyż no, to mi sprawia największą frajdę. Nagrywanie dla was, spotykanie się tutaj z wami na moich kanałach, czy spotykanie się z wami na moich streamach, bo to naprawdę jest... Sorry! Sorry! Ale mnie musi! Ale mnie ten... Leczym się. Dobra. Jezu, przez przypadek trafiłem swojego zwierzaka. Dobra, ono tu. Czym się wołało? Pitunie to. Wyjdź. Tu mam dziwać się tak, że tutaj Y to jest na mojej klawiaturze Z. Pewnie to jest... jakaś amerykańska... Jezu, jak on biega, o co chodzi? O co chodzi? What the fuck? Ten popierdzielał sobie, nagle mnie za tył zaatakował jakiś ciul. Dobra. Koniec. Nie sycz na mnie, ciulu.
Okej, przejdziemy sobie takie małe tondorondo. Chwyć i jademy do góry. Czym było? Aha, do góry tutaj. Bo zapomniałem sobie tutaj całej klawiszologii. Trzeba się sobie poprzypominać parę rzeczy. Przeszukam sobie. Sakwie jest dużo czegoś tam. Twarde drewno. O, tu jeszcze mamy też twarde drewno. To mi się przyda na pewno. No tam się wydzierają, ale dobra. Luj. Chodźmy zrobić misję. Aha. To zwierzę jest jakieś po prostu nieśmiertelne, kurde. Nieśmiertelne. No, Niluja się go nie da zabić. Polowanie, dobra. Łot ptaka. Ale... lot ptaka. Łot ptaka. Pituło. Winja. Siomek, co ty ćpiesz? Podaj namiot do Tylera. Urki San Patra. San Patra. Oh, San Pupau San Patra. Ta. Ta Bubuda Kuala. Ta Bubuda Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. Ta Urki Patash. Ta Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. Ta Urki Patash. Ta Urki Patash. A, w czasach kamienia łupanego rozwój emocjonalny, kurde, rozwój emocjonalny człowieka był, krótko mówiąc, bardzo zły. Bardzo, bardzo zły. Bardzo niski również. Przecież poziom intelektu takiego jaskiniowca był. Chyba nie będę tutaj się wymądrzał. Dobra. Co my tutaj mamy? Nie, nie możemy. A to poczekamy sobie na... Chwila. Ja bym chciał ten. To tutaj. Potrzebuję 6 punktów umiejętności i jeszcze znacznie zmniejsza hałas powoduje chodzenie i bieganie. 4 punkty. Okej, to na razie nie wykorzystujemy. Dobra. Czyli poluj i zdejmuj skórę dla Urkiego. Śnieżny ptak. Bliat. Jedz go. Raczej ją. Dobra. Jak ona leciała? Pituń już nie żyje. Okej. Okay. Staram się być śmieszny, nie wiem jak mi to wychodzi. Wybaczcie się ciulowo. Muszę zdobyć tak. Jezu, nie strasz mnie. Kurde. Brak skończy, bo ja mam 3 strzały. Siomki. Jak ja to ogarnę? Dobra. Oni padli. Chyba jedz mięsko. Dobre mięcho, dobre, też lubię.
Nie to. Jesus. Brak składników, co jest? Chwila, potrzebuję twarde drewno. Czy ja mam? Północy cedr. Niestety nie mam twardego drewna. Twarde drewno, moi kochani, jest... Chyba. A nie! Ło, jak mam tego dużo, nie zauważyłem tego, dobra. Łehehehehe. Mamy. Ale wiecie co, ja sobie zamienię na pojedynczy łuk. Już tak będzie mi łatwiej polować na te ptaki. Serio? Ile ich wasz to jeszcze będzie się respiło? Co? Jakiś to jest bug? Gry, że się tutaj respią? O co ho? Dobra, olać ich, olać i to bardzo. Potrzebuję żółwia. Jeszcze zębacza potrzebuję. Ale na zębacza mam inną. Będziemy polowali jak nasi przodkowie. Ale jak mam? Okej, to może mi zająć trochę długo. Więc coś czuję, że będę musiał robić cięcia. Bo tak to ja nie... Jezu, zobacz, nie wiem jak go zabić. O, tam jest. Ha, jest. Okej, mam uno zębacza. A ta pilacę oskurujemy, będzie fajnie. Przyda się, wszystko się przyda. Okej, kochani, mamy żółwia. Teraz tylko potrzebuję ptaki, jednego uno kruka i uno śnieżnego ptoka. Dobra. Gdzie mam jakiego kruka? Ja muszę się przenieść na drugą stronę tutaj. Jak słyszę? O, słyszę kruka. Mogę tutaj skoczyć? Lol. O. No co jest? Fajnie. To głośne. Nie dostał. No to kochani, widzimy się, gdy złapię któregoś z tych ptaków, bo to nie ma nic do pokazywania. O, kochani, tutaj znalazłem chyba śnieżnego ptaka. Tak, mamy śnieżnego ptaka, kochani. Pióra śnieżnego ptaka, dobra. I teraz tylko został kruk, którego będzie trudno ustrzelić, więc widzimy się chyba. Jak go ustrzelę. Kochani, ustrzeliłem. Ustrzeliłem ptaka. Trochę to dziwnie zabrzmiało, ale ustrzeliłem. Udało mi się w końcu po trzech strzałach ustrzelić lecącego ptaszka. Więc czeka mnie trochę no, cięcia tego materiału. Cóż, czego się nie robi dla moich mordek. Chodzi mi o was. Wiem, lubicie mnie. Też was lubię.
Ale ja tu chyba widzę. Co tu widzę? O, to widzę. Twarde drewno będzie? Będzie twarde drewno, pozbieramy sobie. Przed pójściem do tego. Do ziomka. O, dokładnie. Zielone liście na substancje odurzające. Czy przydałoby mi się jeszcze więcej tego twardego drewna? No cóż, trzeba po prostu chodzić i zbierać, chodzić i eksplorować, bo ja powiem wam, że dzisiaj grałem sobie dalej w Dainklighta i po prostu tak się w eksplor znowu zaciągnąłem. To jest tak genialnie się eksploruje w tej grze, że polecam, naprawdę, jak już tylko włączycie Dainklighta, zaczniecie łazić, chodzić po świecie gry, to nie macie ochoty przestać, naprawdę. Tutaj wielkie gratulacje dla po prostu firmy Techland, która stworzyła tą grę. Co? Która po prostu stworzyła naprawdę genialną grę. Herbatkę. Urki. Takie małe piórka nic nie dadzą, więc sorki. Chcę to zobaczyć. Oj, chcę to zobaczyć. Zobacz skok Urkiego. Zakład o rację. Że się po prostu ściula. Ściula zaryje głową w ziemię i się zabije. Za rację. Nie mogę. Oh. Zobaczmy co z nim. A nasia nie wyszło. Ej, ziomek, żyjesz? Jeszcze się zwija z bólu. Dobra. Dajmy sobie w serdeczny explore. Teraz tak na koniec. Bo pewno teraz mam 20 minut materiału, więc pewnie jak przytnę te moje polowanie nieszczęsne, to będzie jakieś 17 minut, a to jest jeszcze dosłownie parę, 2-3 minutki robimy takiego małego exploringu. Jak ja to lubię. Ale ten skok. Jezu. Nie mogę. Będzie materiał wszechczasów na moim kanale. Dla takich właśnie sytuacji warto nagrywać. Później się dzielić. Później się dzielić z tym gdzieś na moim fanpage, może to wrzucę. Nie wiem, czy zobaczyliście, bo to będzie wcześniej. To raczej ten materiał będzie później. Wrogowie. Hecia. O Jezu, ale się uśmiałem.
to się tak uśmieliście? Napiszcie w komentarzu, czy się uśmialiście, czy to było po prostu genialny skok. Jeszcze tak spadając Daru, ja by tak. Nie, jakoś tak inaczej chciał. Ja mam problem. Nasi pomoże mi. To jest ten, co tak biega. Jest. Padł. O skóry jest tego. O. Dobra, wracamy. Tutaj kolejny jakiś. Dobra. Moi kochani, tutaj tym oto sposobem, tym oto małym polowaniem, polowaniem na na ptaszki, żeby pomóc naszego w serdecznym locie. Przenosimy się do naszej głównej bazy. Ja wam dziękuję serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym moim materiale. Ten tutaj, ten materiał wrzucę na pewno jeszcze tego samego dnia, czyli 1 stycznia, czyli dzisiaj. No i tyle. No i ja wam serdecznie dziękuję. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję mojego kanału, dajcie followa mi na Twitchu, gdyż naprawdę staram się dość często to streamować. No i również zalajkujcie mojego fanpage'a, dołączcie do mojej grupy facebookowej, jak i steamowskiej. Wszystkie linki macie w opisie na dole. Ja wam dziękuję, zapraszam również do oglądnięcia ostatniego odcinka z Outlasta, Whistleblower, ostatni odcinek tej serii z Outlasta. Czekać tylko na Outlasta 2. Tyle, dzięki serdecznie, wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się, mordeczki, wszystkiego dobrego w danym roku. Trzymajcie się, hejo, bum!